Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Awatara. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, jeszcze sobie ustawię mikrofon. I dzisiaj będziemy robili eksplorację kamiennej twierdzy, czyli jesteśmy znowu na wyżynie, a właściwie zaraz się tutaj teleportujemy. I zaczniemy sobie gdzieś tutaj od tego miejsca. O, mamy do zebrania dzisiaj 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 19 różnych rzeczy, z tego co tutaj tak na szybko wyliczyłem. Okej. I pierwsze takie rzeczy mamy gdzieś tutaj niby. W tej górze. No dobra. Oczywiście nie będziemy się wspinać, tylko weźmiemy sobie naszego ziomeczka jaszczępia latającego. Podlecimy sobie tam. Do góry. Mam nadzieję, że to się zaraz zacznie gdzieś tu wyświetlać, ten fioletowy znacznik. Będziemy w stanie to jakoś znaleźć, bo tu są trzy sadzonki, które... warto zebrać. O, dobra, coś się zaczęło wyświetlać. Siądźmy, tylko się nie zabijmy. Myślałem, że tu jest ten linka do zjechania. Okej, dwie widzę. Są chyba trzy już widzę. Tak. Co to za miejsce, że aż taki zaszczyt nas kopnął, że aż trzy sadoneczki. Trzy punkciki umiejętności tak łatwo zdobędziemy. No dobra. Czy cokolwiek tu jeszcze jest w naszym zasięgu? Nie. Okej. Dobra, to teraz trzeba się udać tutaj na górę. I pod tym mamy obozowisko i tutaj jeszcze coś do zebrania, więc się tutaj zajmiemy i potem idziemy tutaj na tą wieżę. W tej przestrzeni już nic nie ma. Nie to. Okej, okay, a czy jeszcze mi powiedzcie, to mi coś dało? Trzy punkty umiejętności. O, idealnie. Ciach. Wyzwanie alfa. Okej, tu jest darów dla klanu sporo, ale nie będziemy się tym przejmować. Czyli mamy 12, 13, 12. A to odblokowałem? Tak, polowanie odblokowane. A, potężne strzały i to jest jakie? A, tu pewnie będę miał dostępne jak tam to skończę. No dobra. Okej. Tu jeszcze trzy te mocne. Raz, dwa i trzy. To jest tutaj, też jest tutaj, a to jest tu. Pytanie, czy jestem w stanie to zebrać sobie, mimo tego, że tam jest ten skażony teren. Łotogłów i gromogłosy kolos. To chyba jest dość łatwo wykonalne, tak szczerze mówiąc, bo te gromogłosowe kolosy to ja szybko dość mijałem. No dobra. To mamy. Teraz tutaj. Let's fly! Let's fly. To jest obozowisko odkryte, tak? Tak, nawet jest tutaj owoc świtu do oddania. Ja.
Właśnie nie chciałem wylądować tam, bo wiedziałem, że to jest tutaj na dole. Okej, HP zwiększone, to idziemy teraz tu. Kolejna wieżyczka do przejęcia. Ty tu poczekaj, ja pójdę wyczyścić. No i dobra. Cokolwiek tu mogę zebrać. Okej. Części zamienne zawsze się przydadzą. No dobra, to teraz laboratorium, które jest tutaj. Lećmy w takim razie. Chyba wyżej będzie jeszcze, nie? Tak, i tam jest jeszcze ten grający pierdolnik. To nie jego mam mówić? A drugie źródło jeszcze. Gotowe. Nie, to nie jego mam mówić. Okej. A tu są znowu te pierdolety. Tu coś się zrobiło. O, to jest lepsze. No dobra, to powoli do góry nam leci level w każdym razie. Okej, tu jeszcze na górę trzeba wejść, bo jest ten grający pierdzielnik do zrobienia. Już podejdę kawałek. O Jezu, mogłem jednak wlecieć.
Okej. I stąd teraz trzeba wziąć i pójść tutaj do bazy. Mam nadzieję, że nie będzie jakaś trudna. Damy radę wyczyścić ten obszar łatwo. Steam injectors, shooting it into the ground to extract oil. Leaving the ground full of wastewater. 14, dobra. Fajnie by było to zrobić nawet jakoś po cichu, ale wątpię, że się uda. Ty, jaj robisz. Okej. Już chcę postrzelać, wieżyczko. Cieszy mnie to. Samo wybuchło. Ten jak szybko pobiegł tu. Ja ci wezwę pomoc. Się kurwa zdziwisz. No i po robocie. Gotowe. No i dobra. Fauna i flora wraca do normy. Mamy kolejną placówkę wyczyszczoną. Usunęliśmy tych pajacy. Będziemy mogli zaraz pójść sobie dalej na spokojnie robić kolejne miejscowe. Jeszcze zbierzmy sobie co tu jest. Części zamienne oczywiście zawsze się przydadzą.
Okej. Tych części zamiennych to i tak dużo już nie zbieramy. Nie to co kiedyś. To jest lepsze. Dla mnie przynajmniej. 17 level dobity. Okej, okay, git. Coś jeszcze jest? Tu coś przy broniach. O, wiele gorsze. W ogóle ile mi levela by to spadło? Dramat. Co tu za kłaścik jest jakiś podświetlony? Dobra. Okej, okay, tu się pojawią żywonopędy, a my lecimy teraz tutaj na te trzy lokacje, trzy rzeczy. I jak ten, to później jeszcze możemy pójść dalej już tu i tam w tamtym kierunku. Czy tu coś jeszcze było do zebrania? Gdzieś tam widziałem jakąś otwartą skrzynię, taką dużą, ale już pewnie teraz jej nie namierzę nigdzie. Mając życie, to ona już się wzięła i... To akurat bym zebrał jeszcze. Pojemnik z częściami zamiennymi. Zawsze się przyda. Bo one są do handlu potem. Tam mają całkiem niezłe itemki potem do oddania dla mnie. Chodź byczku. I my teraz lecimy, bo już w sumie się nie przyjrzałem, chyba do laboratorium, nie? Tak. Do jakiegoś laboratorium teraz lecimy. Okej. A, zapominam ciągle, że póki nie jest to przywrócone. To nie mogę otworzyć tej skrzyni. Gotowe. Ten pewnie ma coś dla nas. Dla nas w postaci zrobienia questa. Ja sobie już w tym czasie będę szedł w tamtą stronę. O, to się może przydać, bo tu jest przez skrzydły. Kurde. Hey there. It's okay. Spokojnie, potrzebuję, żebyś mnie tylko podwiózł w jedno miejsce i pomógł z questem. Czyli nie tyle co z questem, a z takim małym wyzwankiem, więc najpierw pojedziemy tu. Mam tylko nadzieję, że ta rzeka nie jest jakaś rwąca. Dobra, powinien sobie poradzić. W miarę spokojny tu jest odcinek też, żeby przejechać. Chciał mi go spłoszyłenia. A nie, dobra, wrócił, okej. Okay. Lecimy za motylkami. No nawet idealnie, bo one mnie do tego drzewonapędu prowadzą, który potrzebuję zebrać potem.
Okej. A, to nie był ten zewonopan. Dobra, nieważne. Ten zewonopęd już miałem zebrany. Wiesz co, ja cię muszę niestety porzucić, bo... bardziej mi się przyda lot niż jazda. Ale dziękuję za pomoc. Jesteś wolny. Dosłownie i w przenośni. Sadzonka. Okej. No dobra, to tu mamy z głowy. Lecimy w takim razie do obozowiska. Jeszcze zostały nam tutaj rzeczy do zrobienia w tym rejonie. W takim razie dalsze. Mam nadzieję, że... Co wam to było? Okej. Mam nadzieję, że w kolejnym, jakby, nie wiem czy części, ale na pewno w dodatku mam nadzieję, że troszeczkę mniej jednak tych rzeczy tutaj dadzą. Do znajdowania. I zbierania. Bo tak w połowie gry to już się zaczęło troszeczkę nudne robić. Ławnik. Jaki ja mam łuk? To niezły łuk. Punkt umiejętności, no tak, no bo żeśmy dodali sobie tą. I tak nie mam jak tego wydać na razie. Dobra. I teraz trzeba tu gdzieś polecieć. Pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie tam polecieć. Bo to już jest trochę taki rejon, gdzie się mapa kończy. A jeszcze nam zostało trochę questów do porobienia. Czy nas gra tu nie zawróci? Zawróciła, aczkolwiek jesteśmy na miejscu. No a tu jest jeszcze baza, a dalej jest jeszcze malowanie tu. Możliwe, że po prostu od drugiej strony tam będzie trzeba. O, upolowałem. Wejdę tu jakoś? Chyba wejdę. Albo i nie wejdę. Tu mnie w jakąś jaskinię teraz wdupiło. Można podczas walki. To kurwa, gdzie ta walka?
kim ja walczę? Z wodą? Dobra, spróbujemy tam po prostu dojść z buta. Skoro nie mogę polecieć, może jestem w stanie tam pójść. Ewentualnie jakbym miał wierzchowca, to bym pojechał. Ale powinno się tam radę dojść. Ej, może właśnie w ten sam sposób tu trzeba to z tym zrobić. Tu. Trzeba pójść. No, jest taka opcja. I'm too far. Tamten pobiegł, ale pewnie wróci i tak. Okej. Tutaj szybkie kliknięcie i gotowe. Koniki tu są, więc pewnie można z konika skorzystać. Dobra. Mamy. No i tu są jeszcze dwie rzeczy. Powiem, że nie korci, zwłaszcza, że on ma 10 level i złote rzeczy. Trafiłem. Trafiłem idealnie. Too far for her. No niestety, tylko musimy pójść z buta, ale zrobimy już sobie te dwie rzeczy już tutaj w tym odcinku. Do słabszych to taki kozak, nie? A tak to ucieka. Co tam pika? Masz tu. A to jest chyba malowanie z pamięci niestety. Coś mi się tak wydaje. No, chyba tak. No. No to zróbmy to. Ale ja się z wami już żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, wbiję do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć.
the entryway to the clouded forest. Mysterious and beautiful. These mountains and woods, they feel oddly welcoming and serene. It's almost like coming home and seeing familiar faces.